Mamy dla Państwa dzisiaj bardzo dobre wiadomości. Jak Państwo na pewno wiecie, 25 grudnia zeszłego roku doszło do tragicznego pożaru w Poznaniu, w wyniku którego zostały poszkodowane 3 osoby. Była to matka oraz jej 2 małych dzieci. Finalnie cała 3 trafiła do szpitala w Ostrowie Wielkopolskim. O szczegółach leczenia, rehabilitacji i tego, co tu się działo, to oddam głos panu kierownikowi, doktorowi Witkowi Miaśkiewiczowi. No cóż, mogę tylko się cieszyć, że nadszedł ten moment, kiedy tych pacjentów będziemy mogli wypisać. Nastąpi to w dniu jutrzejszym. No i taka, to jest taka szczęśliwa, bym powiedział, informacja, zważywszy na te problemy, które towarzyszą ciężkim oparzeniom u dzieci. My jesteśmy takim centrum, prawda, czyli jakby ci pacjenci, którzy do nas są przyjmowani, to są pacjenci oparzeni ciężko, oparzeni ekstremalnie. Tutaj taką wyjątkową sytuacją było to, że trafiło do nas dziecko 2-tygodniowe, noworodek praktycznie, co się zdarza niezmiernie rzadko. I to było bardzo ciężko oparzone dziecko, oparzenie powyżej 25%. No i tutaj ten dodatkowy, bardzo niekorzystny czynnik, czyli uraz inhalacyjny, prawda, oparzenie dróg oddechowych, i to wymagało w tych pierwszych dniach walki o życie pacjenta, tak? Natomiast no, powiedzmy, tutaj ten stan się powoli stabilizował. 2 dni po tym feralnym 25 grudnia również do nas przewieziona została z oddziału chirurgicznego Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu siostra tego chłopczyka i myśmy również ją leczyli. Ona również była poważnie oparzona, także jesteśmy już po leczeniu takim chirurgicznym, po zabiegach, można powiedzieć po takim praktycznie zagojeniu ran, czy prawie zagojeniu ran, natomiast w takim stopniu umożliwiającym wypisanie pacjentów do domu. No to jest oczywiście pierwszy etap z uwagi na to, że oparzenie to jest, składa się z tego etapu pierwszego, czyli leczenia tych ostrych powikłań skórnych i ogólnych, prawda, przede wszystkim jeżeli chodzi o tą terapię intensywną. No i teraz powiedzmy kwestia dalszego postępowania z pacjentami dotycząca leczenia skutków tych, co widzimy na zewnątrz, prawda, czyli skutków wykonywanych przy ranie, zabiegów operacyjnych, przeszczepów, i to będzie wymagało postępowania już wielomiesięcznego, jeżeli nie wieloletniego. Co się robi z pacjentem oparzonym? Jeżeli jest bardzo ciężko oparzony, to ten proces pierwszy to jest intensywna terapia, bardzo walka o życie pacjenta, to są choroba oparzeniowa, szczególnie u małych dzieci przebiega w sposób trudny do przewidzenia i dlatego ci pacjenci powinni być leczeni właśnie w centrach leczenia oparzeń, które są przygotowane do różnych terapii, łącznie z dializami, bo takie też czasami trzeba u dzieci wprowadzać. No i jeżeli się ten stan poprawia, to wykonujemy wówczas zabiegi chirurgiczne. To są standardowe procedury, te przeszczepy najczęściej od pacjenta, jeżeli są duże powierzchnie również czasami od rodziców, albo powiedzmy substytuty skóry. Wczoraj też były przeszczepy na przykład? Tak. I teraz tak, wychodzi i co dalej z tym dzieckiem się będzie działo? Będzie nadal pod naszą opieką, czy już tam w domu się wie, jak to wygląda? To znaczy, to może powiem tak, w Poznaniu też są poradnie takie specjalistyczne, jeżeli chodzi o chirurgię dziecięcą, i myślę, że ten pewien zakres, żeby powiedzmy nawet to było logistycznie łatwiej, na pewno będą się odbywały w Poznaniu. Mamy kontakt z tymi lekarzami również, bo się znamy, natomiast pewne rzeczy, które będą decydowały o tych kluczowych momentach, to znaczy co wprowadzić, jaki rodzaj kompresoterapii, gdzie się zaopatrzyć, czy coś dodatkowo powiedzmy, czy laseroterapia, to my będziemy to w jakiś tam pewien sposób monitorowali, bo z reguły robimy tak z tymi pacjentami. Do nas przyjeżdżają pacjenci z różnych regionów Polski, nawet z wschodniej granicy, zachodniej mieliśmy pacjentów, więc oni, mimo że gdzieś tam ta terapia i ta obserwacja po zabiegach jest, no to oni tutaj do nas przyjeżdżają i my to monitorujemy. No, problemem u dzieci jest to, że ta blizna towarzyszy dziecku i to dziecko rośnie. I my też skutek, powiedzmy, który gdzieś tam może się pojawić, taki negatywny po drodze, jest też trudny do przewidzenia i czasami to właśnie tego typu problemy wymagają powtórnych zabiegów, które już mieszczą się w puli, powiedzmy, tak zwanych zabiegów chirurgii rekonstrukcyjnej. A to, że on wychodzi, w sumie po miesiącu ten chłopczyk jest niestety, to znaczy, że są dobre rokowania, że on w miarę szybko się, że tak powiem, tutaj dochodził do siebie.
Czy dziecko jest w dobrym stanie, bym powiedział, w bardzo dobrym stanie. Natomiast no, nie łudźmy się, że skutki choroby oparzeniowej będą temu dziecku towarzyszyły przez wiele tygodni, jeżeli nie miesięcy. I my tutaj też wprowadzamy taki program. To jest program, który naprawdę kilka ośrodków w Polsce realizuje, czyli przewlekła terapia, zwalczanie tak zwanego hipermetabolizmu związanego z przebytym ciężkim oparzeniem, bo też trzeba zdać sobie z tego sprawę, że oparzenie jest najcięższym urazem, jaki pacjent, jakie dziecko jaki może zostać poddane. Mogą być urazy komunikacyjne, natomiast przy oparzeniu to już badania patofizjologiczne i fizjologiczne pokazują, że skutek przebytego ciężkiego oparzenia powoduje spustoszenie w organizmie, które określamy ogólnym mianem hipermetabolizmu nawet do roku i dłużej po doznanym urazie. I tutaj trzeba, powiedzmy, modyfikować to leczenie. My mamy taką terapię, nie będę wchodził w szczegóły, i te dzieci będą tej terapii poddawane. No właśnie, a stan tej siostry też jest bardzo dobry? Tak, też jest dobry. I to był najmłodsze, można powiedzieć, dziecko tutaj, które trafiło? Powiem tak, tak, to chyba najmłodsze, dwutygodniowe. Bywały jakieś oparzenia, powiedzmy, gdzieś tam, które się przypadkowo zdarzały po urodzeniu u dzieci niewielkie, natomiast takiego urazu u tak małego dziecka to ja nie pamiętam.